mam nadzieję, że nasza reprezentacja będzie stanowiła o sile drużyn, które będą walczyły o te najwyższe miejsca na arenie międzynarodowej. Na podwórku spędzałem wiele godzin grając w piłkę z kolegami. Czasem często się wracało późnymi godzinami do domu, kiedy już było ciemno. I czasem dostawało się za to niezłą burę od rodziców, bo na drugi dzień wiadomo była szkoła, ale takie już były czasy, że wszyscy do późnych godzin wieczornych grali w piłkę. Dzięki swojemu tacie, myślę, bo to on zaprowadził mnie na pierwszy trening do pierwszego mojego klubu i tak zaczęła się później moja przygoda. Myślę, że takiej systematyczności tego, żeby na każdy trening przychodzić w miarę możliwości skoncentrowany, bo wtedy jeszcze jako dzieciak wiadomo, że można powiedzieć, nie było jeszcze w takich 100% można było się skoncentrować na treningu, ale tego trener starał się nas nauczyć. No, ładnych parę lat. Każdy zaczynał właśnie na podwórku, później przychodziły treningi na boiskach w klubach, ale trzeba było tych treningów troszeczkę odbyć i powalczyć o to, żeby kiedyś zagrać na jakimś stadionie, w którym będzie obserwowała cię masa publiczności. Meczami reprezentacji z olbrzymią radością, bo na pewno to jest takie miejsce, w którym ludzie przychodzą, by wspierać naszą reprezentację, a my staramy się dać im jak najwięcej powodów do radości. Mam nadzieję, że jakiś mój kolega klubowy, Mateusz Cetnarski albo Damian Dąbrowski. Taki mecz to były derby z Wisłą Kraków i to był mój pierwszy mecz podstawowej 11, zwycięstwo 1-0 i ten mecz na pewno zatkwił mi w głowie. Żeby spośród tych chłopaków, którzy będą brali właśnie udział w tym turnieju, rośli następcy reprezentacji Polski.